Siema, tym razem powiemy nieco o budowie Balisonga tak ogólnikowo na podstawie trzech modeli: Bokera G10+, Benchmade 51 Morpho oraz Jokera 200. Jest to film robiony na prośbę Mordena z kanału Postapokaliptycznie przez świat. Link do jego kanału będzie w opisie. Przejdźmy może do samego materiału. Zacznijmy od podstaw. Może od rękojeści. Tutaj mamy safe handle, czyli rękojeść, po której stronie mamy swedge, czyli tępą część głowni. Natomiast rękojeść zakończona latchem, nazywana zwykle bite handle, po jej stronie mamy edge, czyli ostrą część głowni. Znaczy, latch może być czasami też po stronie safe handle, ale zwykle jest właśnie po stronie bite handle. Teraz może trochę o latchach. Ze względu na kształt dzielą się one na takie okrągłe, jak w przypadku Benchmade'a, o taki, oraz tak zwane T-latche, których zdjęcie będzie w tle. Teraz powiedzmy nieco o podziale ze względu na ich działanie. Mamy tak zwany, no w sumie nie tak zwany, taki normalny latch, którym wszystko robimy manualnie. Zamykamy, otwieramy, tak jest w przypadku Jokera oraz tych tańszych modeli bazarkowych. W przypadku Benchmade'a mamy natomiast zastosowany tak zwany spring latch, czyli latch w kształcie zakończony taką łopatą, która zabiera taki pin tutaj, który wygina liners. To niebieskie to jest liners. O! I dlatego jak go to wygina, to ten liner chce wrócić do swojej pozycji normalnej i po prostu wyrzuca ten latch. O, mniej więcej tak. Dlatego jeżeli to jest takie wgłębienie przy zamknięciu tutaj i zamkniemy tym spring latchem, ściśniemy nóż, to on nam wyskoczy, ponieważ ten liner, ten pin na linersie go wypycha. A w przypadku otwarcia noża liners jest natomiast wypychany i jest wtedy pod kątem, jest równolegle do tutaj tej części. No i wtedy on się tutaj blokuje, ponieważ to jest w swojej podstawowej tak jakby formie i nie chce nam wyskakiwać, dlatego z otwartej formy musimy manualnie wszystko otwierać, tak jak w przypadku Jokera. Są jeszcze tak zwane lacze sprężynowe, których niestety wam nie pokażę, bo nie posiadam takiego, ale polegają one na tym, że lacz utrzymuje się cały czas w tym samym miejscu, ponieważ tutaj jest taka sprężyna i ona go po prostu utrzymuje. Jeżeli zamkniemy i otworzymy, to on nie będzie nam tutaj latał, tylko będzie utrzymywał się w tym samym miejscu. Też jest bardzo fajne rozwiązanie, może nawet lepsze od tego spring lacza. Teraz powiedzmy nieco o pinach. W Jokerze mamy zastosowane tak zwane tank piny, czyli wystające z głowni, takie kółeczka tak jakby. Tutaj do pozycji otwartej blokują nam, aby rękojeść nam nie wyleciała poza ten kąt prosty. I przy pozycji zamkniętej mamy tak samo, tutaj nam blokuje. O, bo inaczej, gdyby tego nie było, to by nam po prostu wyleciała rękojeść i poleciała w tą stronę dalej. W Bokerze i Benchmade'zie natomiast mamy zastosowane tak zwane Zen piny, czyli piny nie wystające poza głownię, tylko wbudowane w jej kształt. Tutaj mamy na przykład taki. Tutaj mamy pin w rękojeści i jeżeli on tutaj dochodzi, to nie przejdzie dalej. Tak samo przy pozycji jest zamkniętej, tutaj się blokuje oraz dodatkowo tutaj mamy też blokadę na ostrze. No też fajne rozwiązanie. No i to by było na tyle, dzięki.